Dzisiejszy odcinek zaczynam od posłanki Lewicy, pani Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej oraz jej wiadomości opublikowanej na Facebooku. Nie wykluczaj, mówią, że ograniczenia są w naszych głowach, tak też często jest, ale są ograniczenia, których przeskoczyć się nie da. Możemy jednak dostosować środowisko tak, by niwelować wszelkie przeszkody. To odpowiedzialność demokratycznego państwa. Złożyłam do laski marszałkowskiej ustawę, która pozwoli zwiększyć rozmiar osoby migającej na ekranach telewizorów. Wydaje się, że nic w tym głupiego i kontrowersyjnego, całkiem normalna rzecz. Dzięki temu osoby niesłyszące będą lepiej widziały osobę migającą. Problem polega na tym, że pani Małgorzata opublikowała tą wiadomość w Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, co nawet podkreślała w swoich postach. Inflację widzimy, że jednak ona spada. Przepraszam, gdzie spadła? Przepraszam, kiedy? Nie mówmy tak w ten sposób. Ceny jednak spadają. Ale gdzie? Przepraszam. No panie pośle, no przecież to GUS. Rekordowa jest ale, inflacja w Polsce. Wie pani. Pani co dzień trzeba do sklepu chodzić. No ja chodzę. No i ja też chodzę. Też chodzę. Zakupy robię od 35 lat robię zakupy i wiem, jakie ceny kształtują się. I w tych cenach widzimy... Cena czego spadła, panie pośle? Pamięta pani, jak pandemia nastała, to pietruszka kosztowała 25 zł. No. A i że teraz pietruszka... 25 zł kosztowała. I powinno nas... Teraz kosztuje 8 zł. Wydaje mi się, że poseł Baszko po prostu trafił na promocję w sklepie i na tej podstawie ocenił, że ceny i inflacja spadają. U góry najwyższa inflacja 26 lat. Na dole Kaczyński o seksie. Wszyscy dobrze wiemy, że Glapiński tak się zna na gospodarce, jak Kaczyński na seksie. I dlatego każdego dnia, jak wchodzicie do sklepu, widzicie takie ceny. Merytoryczna opozycja w akcji. Ciekawe, co czeka nas przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Ludzie w dalszym ciągu kupują. No dzisiaj choćby tu na Śląsku też po ruchu samochodowym i po tym, co się działo pod różnego rodzaju sklepami małymi i dużymi, a szczególnie tymi wielkimi, no wskazuje na to, że no przynajmniej bardzo duża część społeczeństwa jakoś na razie szczególnie nie cierpi. Może pan Jarosław widział tych wszystkich ludzi w czwartek, akurat wtedy, kiedy duże markety wypuszczają gazetki promocyjne. A nawet jeśli nie, to przecież jedzenie trzeba kupować. Jestem ciekaw, czy przez wyższe ceny produktów spożywczych ludzie nie zaczęli kupować tańszego i gorszej jakości jedzenia. Jednak pandemia spowodowała to, że wielu pacjentów jednak przekładało swoje badania diagnostyczne, przekładało swoje wizyty onkologiczne. W czasie pandemii staraliśmy się właśnie szpitale onkologiczne w maksymalny sposób chronić. To właśnie do nich trafiały w pierwszej kolejności środki ochrony osobistej. Tam były pierwsze szczepionki. Chcieliśmy, aby jednak ci pacjenci, którzy są chorzy onkologicznie, tam byli normalnie obsługiwani. I myślę, że to się w jakimś stopniu udało, ale no mimo wszystko pacjenci odkładali te wizyty i widzimy to w tej chwili, że tych pacjentów jest zdecydowanie więcej. Zamykanie pozów, zawieszanie planowych operacji, teleporady, zamykanie oddziałów, zastraszanie ludzi przez media polityków lekarzy, wprowadzenie zakazu odwiedzin w szpitalach. To wszystko miało ogromny wpływ na to, co dzisiaj dzieje się między innymi z pacjentami onkologicznymi. Wydaje mi się, że tacy politycy jak pan Kraska bardzo dobrze wiedzieli, jakie będą konsekwencje ich durnych decyzji. Jeżeli już w zeszłym roku mieliśmy niestety bardzo wiele zgonów Polaków, jaki będzie ten rok i lata kolejne, bo przecież te choroby przewlekłe niestety przyniosą, mogą przynieść dramatyczne skutki. Mam nadzieję, że te odroczenia zabiegów planowych będą podejmowane w decyzji w porozumieniu z pacjentami. Pacjenci też to rozumią i też nie pchają się do co to znaczy w porozumieniu z pacjentami? Pacjent usłyszy, że no po prostu pacjent lekarz rozkłada ręce, słyszy, powie, nie możemy zrobić panu tych bypassów. Zaproponujemy panu inny termin. On może oczywiście domagać się swoich praw, ale jest też tak, że te szpitale i te miejsca szpitalne plus kadra medyczna jest zaangażowana w walkę z pandemią i tego ani pan poseł Hardy-Douglas, ani pan senator nie zmieni. Co ma zrobić realnie pacjent, który usłyszy albo że nie będzie miał planowanej operacji zaćmy, albo że nie będzie miał w najbliższym czasie wszczepionych bypassów? Co on może realnie zrobić? No nic nie może zrobić, może po prostu zgodzić się na taką decyzję albo się upierać. Ja sądzę, że większość tych pacjentów się jest zdroworozsądkowa i każdy rozumie, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach. I poczeka? To jest zalecenie. Poczeka. Teraz wiceminister zdrowia próbuje za między innymi swoje błędy zwalać winę na pacjentów. W sumie to jestem w szoku, że ten pan nie został jeszcze zdymisjonowany. To słynne kłamstwo o tym, że rząd Ewy Kopacz strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Ja pamiętam dokładnie,
Ja pamiętam dokładnie, że policja, i nie na polecenie pani premier czy moje, policja broniła dostępu do budynku przed ludźmi, którzy tam się zgromadzili, atakowali kamieniami i grozili fizycznie osobom zgromadzonym w tym budynku. Tak, wtedy policja działa. Nikt nie został ranny. 12 osób rannych, zniszczenie budynku oraz ogromne straty produkcyjne i sprzedażowe. To skutki wczorajszych zamieszek przed siedzibą JSW. Policja użyła m.in. gazu, armatek wodnych i broni gładkolufowej. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz zażądał od szefowej MSW Teresy Piotrowskiej podjęcia natychmiastowej interwencji w sprawie brutalności działań policji. Policja waliła na oślep, zaatakowała ludzi bez powodu, ja oberwałem za nic. Tak interwencję policji przed siedzibą JSW komentuje ranny w wyniku zajść górnik. Jego zdaniem funkcjonariusze nie mieli powodu, by strzelać do tłumu z broni gładkolufowej. No i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich. No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa. Więc radzę z tym uważać. Także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję. No. Po pierwsze, mężczyźni oczywiście uzależniają się szybciej, a nie dopiero po 20 latach ciągłego picia. A po drugie, co to ma wszystko wspólnego z niżem demograficznym? Powodów dramatycznej sytuacji demograficznej w Polsce należy szukać gdzie indziej. Jeśli dzisiejszy stan jest dla was stanem wyższej konieczności, to kiedy ten stan ustanie? Jakie warunki, na którym froncie wojennym mają być spełnione, żebyście stwierdzili... Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Jakże to prostackie, panie prawda? Jakże to prawda? A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek. Pan marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy cham Rzeczypospolitej, Ruska Onuca. Bardzo proszę. Tak? To nie poseł, to cham. Bardzo proszę, pani poseł. Pani... Oczywiście w tym przypadku poseł Grzegorz Braun nie jest bez winy, ale odpowiedź wicemarszałek Gosiewskiej jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ron Swanson, czy PO jest naprawdę aż tak oderwane od rzeczywistości, że uważa, że walka z klimatem to jest najważniejszy teraz problem Polaków? Jak macie zamiar wygrać tym wybory? To jest bardzo ważny temat. Proszę porozmawiać z młodymi ludźmi. Jeżeli ktoś ma teraz 18 lat, a wie, że za 20 lat, kiedy będzie w takim najlepszym wieku, nie będzie mógł oddychać, że nie będzie czystych rzek albo wyschną jeziora, to dla tych ludzi to jest realny problem, bo oni chcą także móc żyć tak jak my, cieszyć się życiem, a świat się po prostu umiera na naszych oczach, więc te działania są konieczne i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą musimy się zająć, bo oczywiście nie dotyczy to Polski za 5 lat, ale za 10-15 już tak. Czy dla poprawy klimatu mamy na przykład poświęcić swoje zamiłowanie do jazdy samochodem? No bo na przykład do 2035 roku... Nie będą nowe samochody. No właśnie, nowe. Z silnikami spalinowymi. Ale nowe, stare jeszcze będą funkcjonowały. Świat się zmieni. Czy wszystkich stać będzie na elektryki? To jest jeszcze odłożone w czasie. Tak jak kiedyś nie zakładaliśmy, że w ogóle będziemy jeździli samochodami. Świat się zmieniał. Stopniowo będziemy się musieli przyzwyczajać do czegoś innego. Przesiadamy się na rowery wszyscy? Bardzo byłoby to zdrowe, ale stopniowo, rozsądnie i nie straszmy, że czegoś nie będzie. Będziemy żyli dalej i mam nadzieję szczęśliwie, tylko że będzie czystsze powietrze, nie będzie wzrostu temperatury, nie będzie
anomalii pogodowych. Nie wiem, czy pani Małgorzata jest tego świadoma, ale żeby to wszystko miało sens, to cały świat musiałby robić dokładnie to samo, co robi Unia Europejska. Przecież to nie będzie tak, że jeśli w Europie będziemy produkować mniej CO2, mniej zanieczyszczeń, to tylko u nas nie będzie anomalii, a temperatura przestanie rosnąć. Mam jakieś takie dziwne przeczucie graniczące z pewnością, że zwykły obywatel będzie chodzić piechotą, ewentualnie będzie jeździć rowerem, a taka pani Małgorzata, posłanka, będzie poruszała się służbowym autem oraz korzystała z rządowego samolotu. Na koniec zostawiam was z wypowiedzią posłanki Lewicy, pani Joanny Scheuring-Wielgus, która mnie osobiście cofnęła do poprzedniej kadencji Sejmu oraz do genialnych wystąpień pana Ryszarda Petru. Jako posłanka weszłam również do tego kościoła jako kobieta i jako matka w imieniu setek tysięcy kobiet, które po haniebnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej doprowadzili do tego, że kobiety nie mogą legalnie usuwać aborcji. Na tym dzisiaj zakończę i zachęcam was do merytorycznej dyskusji w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.